notatnika kapitana Żbika. Poniedziałek. Posterunkowy paproch zgłosił się ochotniczo na konkurs poezji resortowej. Nie wiedziałem, że paproch pisze wiersze, ale z drugiej strony, kto wie, że jestem zapalonym nurkiem? Nikt. Ale kiedyś się pochwalę i powiem, ile miałem trudności ze zmieszczeniem się w wannie razem z akwalungiem. Wtorek. Paproch jeszcze nie wrócił. Trzymamy za niego kciuki. Razem z kapralem Kluchą. Pułkownik Żelazny nie zgodził się trzymać moich. Środa. Wrócił posterunkowy paproch. Wymięty i zapłakany, bo nic nie wygrał. Powiedział, że po deklamacji komisja wylała go na zbity pysk. Kazałem mu przeczytać wiersz, który napisał. Radiowozem pędzę śmiało, gaz do dechy, jeszcze mało, więc popycha kapral Klucha, nikt policji nie wy... Nie wiem, o co chodziło komisji, to przecież kawał prawdziwej sztuki. Czwartek. Pułkownik Żelazny powiedział, że tak dalej być nie może, że się opierdzielamy i wygnał nas wszystkich na patrolowanie okolicznego osiedla. Nawet nam nie zrobił kanapek na drogę. Piątek. Kapral Klucha zakomunikował mi dzisiaj, że rzuca palenie. No i rzucił. Mógł tylko tego nie robić na stacji benzynowej, bo mi podmuch zerwał mundur i musiałem wracać na komendę w samych tylko kalesonach służbowych. Sobota. Siedzę w domu i oglądam mecz. Nasi prowadzą 2-0. Żona pyta z kuchni, kto strzelił. Nie dam się nabrać na ten stary dowcip, że pierwszą Boniega, drugą Ripley. Nie ze mną takie numery. Dobrze wiem, że Boniek już nie gra. Za to Ripley jest wyjątkowo bramkostrzelny, po kilka goli w każdym meczu. Szkoda, że gra po obu stronach, i u nas, i u przeciwników. Dziwny gość. Niedziela. Znowu służba. Komenda pełna zgłaszających. Przebrałem się w cywilne ubranie i stanąłem na końcu kolejki. Razem psioczymy na policję. Czekam, aż ktoś otworzy wreszcie okienko i będę mógł zgłosić. Ale co? Chyba za bardzo się wczułem.